Do Lwowa wyruszył transport humanitarny wart miliony, a dokładnie 1,5 miliona złotych, i to dosłownie. Z gliwickiego magazynu Fundacji Zarys wyjechały dwa kolejne tiry w pełni załadowane jednorazowymi produktami medycznymi. To m.in. maseczki, strzykawki, materiały opatrunkowe czy apteczki taktyczne. Odmienny, ponieważ zawiera już na chwilę obecną też wózki inwalidzkie, ortezy, stabilizatory wszelkiego rodzaju. To jest ta pomoc, która jest po prostu dedykowaną pomocą. To nie jest przypadkowa pomoc wynikająca z potrzeb tutaj tej wojny, która ma miejsce. No to cieszy, to napawa dumą i to jest coś, z czego się cieszymy, że możemy nieustannie kontynuować tą pomoc i to jest ważne. A to już kolejny transport pomocy humanitarnej organizowanej dla Ukrainy przez firmę i Fundację Zarys. Ten jest największy z dotychczasowych. Łącznie to 8 samochodów ciężarowych i kilka milionów złotych przekazanych w postaci produktów medycznych. Każdorazowo przesyłki przygotowywane są w konsultacji z ukraińskim Ministerstwem Zdrowia. Strona ukraińska określa, gdzie ten sprzęt trafia, gdzie jest najpotrzebniejszy i zajmują się właśnie dystrybucją. To prawda, nie jest to łatwe, logistyka jest trudna. Mamy już swoje wypracowane kanały, udaje się wysyłać ten towar w miarę sprawnie. Dzięki kontaktom z polską stroną rządową nasze transporty nie stoją za długo na granicy. Fundacja powstała i prężnie działała już w trakcie COVID-19, gdzie dostarczała pomoc medyczną szpitalom. Sama inicjatywa powstania fundacji zrodziła się z zaangażowania pracowników firmy, którzy działają nieustannie w ramach wolontariatu, ale pomagają też inni. Duża ofensywa ukraińska pod Charkowem rozpoczęła kolejną fazę tej wojny, w której ukraińskie siły nacierają, Rosjanie przechodzą do defensywy, jest jednak olbrzymia ilość rannych, walki są bardzo ciężkie, są również zabici, ale też na tych wyzwalanych terenach jest tragiczna sytuacja humanitarna. To znaczy ludzie tam żyli w bardzo trudnych warunkach podczas okupacji rosyjskiej, trzeba odbudować od zera służbę medyczną, trzeba tym ludziom pomagać, trzeba im zapewnić ochronę. I jak zapewnia fundacja, ta pomoc będzie dalej płynęła, jeśli tylko zaangażowanie ze strony darczyńców będzie tak duże jak dotąd.